Loża radiowa. A w Loży Radiowej zabieramy Państwa w lot. W lot nad Opolszczyzną razem z załogą Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ono stacjonuje w polskiej Nowej Wsi. A z nami w studiu kierownik bazy LPR-u Mateusz Żak. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ratownik medyczny dodam. Zgadza się, ratownik. Latający. A jednocześnie latający ratownik, a jednocześnie kierownik właśnie tejże bazy. Bazy, która rok już działa, nawet ponad rok, bo to był 30 listopada. Zgadza się. I wciąż jest bazą tymczasową. Cały czas jesteśmy bazą tymczasową, natomiast no, oczekujemy w końcu na realizację projektu budowy bazy docelowej. Ten projekt mówił o tym, że ta baza powstanie w przyszłym roku. Dziś przed chwileczką, dosłownie kilkadziesiąt minut temu, radny sejmiku przekazał nam informację, że sejmik odrzucił poprawkę do budżetu przyszłorocznego, gdzie jest mowa o właśnie przekazaniu pewnych pieniędzy na budowę tej bazy. Nieuskrzydlająca wiadomość. No niestety nie, ale zobaczymy, co na to nasze szefostwo. Baza tymczasowa jest tak przygotowana, że nie musimy jej zamykać od razu. Myślę, że tutaj nie zakończymy działalności taką wiadomością. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Ale my jesteśmy znani Polacy z takiej tymczasowości, która trwa potem 10-15 lat. Te różne mosty, prawda? Najtrwalsze są tymczasowe rozwiązania. A tak w codziennej działalności pogotowia, czym się przejawia ta tymczasowość? Ona przeszkadza? W żadnym wypadku. Przez ten rok stworzyliśmy tak naprawdę takie zaplecze, które pozwala nam w pełnym zakresie funkcjonować i udzielać pomocy poszkodowanym w zasadzie tak samo, jakby to było w bazie docelowej. Ten projekt mówi o wydatku rzędu, pamięta pan może? Budżet przewidywał około 6 milionów złotych. Ale miejsce zostaje to samo. Tak, w projekcie baza docelowa miała być budowana na działce obok, tak naprawdę. Taka baza docelowa to co, dwupiętrowy budynek, do tego hangar, gdzie chowacie ten swój śmigłowiec? Tak, pełne zaplecze w jednej bryle, czyli hangar plus zaplecze techniczno-socjalne w bryle jednego budynku. A w tej chwili jak to wygląda? W tej chwili mamy zabudowę kontenerową jako zaplecze socjalne, medyczne, techniczne, magazynowe oraz namiot, taki namiot, jak to czasami spotyka się na takich dużych imprezach masowych, w którym jest miejsce dla śmigłowca. Śmigłowiec lata od ponad roku, no i co? Ile on przelatał? Ile razy interweniował? Ma pan takie informacje? Tak, przez ten rok udało nam się wykonać 495 misji ratunkowych. To jest w zasadzie 300 godzin, około 300 godzin w powietrzu. Czyli statystycznie patrząc, no 1,3 tak. Dziennie. Tak, tak, będzie, tak? Tak mniej więcej to wygląda. Czyli pracy jest ciągle dużo. Załoga to ile osób? To 3 osoby. Pilot, ratownik medyczny, członek załogi HEMS i lekarz. Oczywiście zmieniający się. Jak najbardziej. Ilu was pracuje teraz w bazie? 6 lekarzy, obecnie 2 ratowników i 2 pilotów na stałe. O jakichś brakach kadrowych mówimy, czy to jest wystarczający zasób ludzki? To jest dla nas wystarczające, natomiast oczywiście firma ma zasięg, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jest o zasięgu ogólnopolskim, więc naturalnie wspierają nas również piloci, ratownicy z innych baz, którzy czasem nas odwiedzają i dyżurują razem z nami. Uzupełniają dziury na grafiku, tak jak to mówi się, tak? A proszę powiedzieć, bo wy latacie od granicy województwa do granicy województwa? No nie, no nie można tak tego... Na niebie się nie zawraca. Powiedzieć, już... że mamy jakieś granice. Generalnie naszym podstawowym zasięgiem takim operacyjnym to jest promień 60 km. I rzeczywiście jakby popatrzeć na mapę, to praktycznie będąc w centrum województwa, całe to województwo tym podstawowym zasięgiem obejmujemy, a to pozwala nam dotrzeć do najdalszego zakątka naszego województwa w maksymalnie do 20 minut. Natomiast oczywiście, kiedy jest potrzeba
i proszą o pomoc dyspozytorzy też innych województw, bo tak się zdarza, możemy polecieć dalej. Mhm. I taki czas daje wam przewagę nad wszystkimi służbami ratunkowymi. Zdecydowanie, jeżeli jesteśmy wzywani przez dyspozytora medycznego bezpośrednio do zdarzenia zaraz po wezwaniu, no to rzeczywiście często jesteśmy bardzo szybko pierwsi wręcz na miejscu zdarzenia. A jak się lata nad Opolszczyzną, a może inaczej, jak się ląduje na Opolszczyźnie, o tym porozmawiamy za chwilę. A my wracamy do rozmowy o lotniczym pogotowiu ratunkowym. Rozmawiamy z panem Mateuszem Rakiem, który jest kierownikiem bazy w Polskiej Nowej Wsi. No i zgodnie z zapowiedzią chciałam zapytać o to, może nie tyle jak się lata nad Opolszczyzną, no bo korków na szczęście na niebie jeszcze nie ma, więc nie musicie się przeciskać, ale jak się ląduje na Opolszczyźnie, lotniska, nie, mówię źle, lądowiska, trudne słowo sobie wybrałam. Trudne słowo, lądowiska dla helikopterów mamy w trzech szpitalach? Czterech dokładnie. Czterech szpitalach. Jest to wystarczające, czy jednak był, pamiętam swego czasu, taki pomysł, że wszędzie tam, gdzie jest szpitalny oddział ratunkowy, tam ma być lądowisko? Tak, no i do tego cały czas dążymy, aby przy każdym szpitalnym oddziale ratunkowym takie lądowisko powstało. Brakuje nam takich lądowisk. Na przykład w brzegu albo w Strzelcach. Lądujecie chyba na boisku, prawda? Wygląda to troszeczkę inaczej. Transportując już pacjenta do takiego szpitala, nie możemy tak naprawdę wylądować z nim w przygodnym terenie, chcąc przekazać go do szpitala. Możemy wylądować tylko i wyłącznie w szpitalu, które ma swoje własne lądowisko. Więc jest to Opolek, Nysa, Kędzierzyn i Olesno. Czyli pozostałym jednostkom po prostu nie możecie pomóc. Przekazać pacjentów tam. Jeżeli przekazać pacjentów, których transportujemy najczęściej z miejsca zdarzenia, z miejsca przygodnego. Mhm. Pojawił się kiedyś taki problem właśnie, że najbliżej byłby szpital, dajmy na to właśnie w Strzelcach Opolskich, a wy musieliście lecieć do Opola? Biorąc pod uwagę szybkość transportu, to są naprawdę, to jest różnica kilku minut, więc na razie nie mieliśmy aż takich tutaj problemów, żeby... Bo jeżeli nie Strzelce, to Opole, które są za 4 minuty, tak? Powiedzmy dla... 4 minuty za Strzelec do Opola. Słyszycie to, kierowcy? Znaczy to tutaj mówię tak przykładowo, natomiast rzeczywiście patrząc na nasze czasy, bo też tutaj wziąłem ze sobą taką ściągę, żeby pokazać, do Opola, do szpitala na Witosa z Polskiej Nowej Wsi zajmuje nam 6 minut. Do Strzelec z naszej bazy to jest około 13-14 minut, tak? Natomiast tam, gdzie wylądujemy, oczywiście staramy się transportować tych pacjentów najbliżej do szpitali najbliższych miejsca zdarzenia. Jeżeli szpital nie ma możliwości lądowania najbliższy, kierujemy się do jakby następnego, który to lądowisko ma. A te interwencje, do których jesteście zadysponowywani, to jest kolejne trudne słowo dziś. Chyba dziś będzie ten dzień. To najczęściej sytuacje związane z autostradą A4, czy raczej tereny, które są trudno dostępne dla karetek? Tutaj tak naprawdę i jedno, i drugie, tak? To są wypadki i nie tylko na autostradzie A4, ale na w zasadzie wszystkie wypadki komunikacyjne, ale też zachorowania, wszelkie stany nagłe związane z zagrożeniem życia i zdrowia. I tu zarówno dostajemy wezwanie na przykład pod konkretny adres do domu, jak i pomoc zespołu ratownictwa medycznego, tak jak mówimy, naziemnym, czyli karetką, które już dotarły wcześniej na miejsce i potrzeba jest szybkiego transportu pacjenta do szpitala. Doczytując o historii tego naszego polskiego pogotowia, wyczytałam, że już w czasie uroczystości otwarcia była pierwsza prośba o interwencję, więc istnienia waszego i tego, że jesteście potrzebni, tutaj uzasadniać się nie trzeba. Macie jakieś statystyki, które pokazują właśnie jakość tych spraw, do których jesteście, co to są za sprawy, do których jesteście wzywani? Tak, to znaczy można tutaj podzielić to na takie dwa podstawowe przypadki, czyli zachorowania albo wypadki. I tutaj mniej więcej to się
przedstawia po połowie. Tak, 50% wypadków, 50 innych zdarzeń związanych bardziej z zachorowaniem takiego poszkodowanego. A czy zdarzają się sytuacje, w których odmawiacie pomocy i jakie są wtedy przyczyny takiej decyzji? To znaczy, tutaj jednym z takich podstawowych powodów naszej odmowy rzeczywiście, to nawet wylotu, jest przede wszystkim pogoda, bo to jest jedno z naszych głównych ograniczeń związanych z możliwością lotu. Czyli jeżeli chmury są niziutko, jeżeli mamy słabą widzialność, to przy dużej prędkości lotu i oczywiście biorąc pod uwagę przeszkody, które są na ziemi, no nie możemy sobie pozwolić na takie ryzyko i poniżej pewnych minimów pogodowych nie jesteśmy w stanie nawet wystartować. Jeżeli... A latacie w nocy? Jeszcze dopytam. Nie latamy w nocy. Obecnie nasz dyżur, można powiedzieć, że jest od wschodu do zachodu słońca. No musimy już kończyć. To czego życzyć pilotom, ratownikom podniebnym? No na pewno tyle samo bazy lądowań, co startów i w końcu rzeczywiście przeprowadzki, czy rozpoczęcia budowy tej bazy docelowej stałej. No to tego Wam życzymy serdecznie, no i życzymy tyle samo startów, ile lądowań, ale żeby tych startów i lądowań było jak najmniej. Dziękujemy serdecznie. Naszym gościem w studiu był Mateusz Rak, kierownik bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Opolu. Dziękuję bardzo. Loża radiowa.